Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam na test podkładki pod myszkę Logitech G640. Duża podkładka, gruba podkładka, też o dość wysokiej cenie, którą sprawdzicie sobie w opisie filmu. Natomiast co do szczegółów, zaczynamy test, zaczynamy recenzję. Za chwilkę przekonacie się, co ta podkładka potrafi, do jakich myszek się nadaje. Zaczynamy. Tak więc dzisiaj podziwiacie jedną z największych podkładek, jakie gościły u mnie w testach. Jest to model Logitech G640. Podkładka naprawdę ogromna, o grubości 3 mm, a powierzchnia to 460 mm na 400 wysokości. Więc naprawdę dla osób poszukujących podkładki typu L, jeśli nie większej. No i podobnie jak mniejszy brat, czyli G240, podkładka ta przeznaczona jest głównie do sensorów Delta Zero firmy Logitech, natomiast innymi myszkami laserowymi, optycznymi radzi sobie też dobrze. Powierzchnia, jak widzicie, jest jednolita. Mamy tylko logo firmy Logitech, logo gaming tutaj w prawym dolnym rogu, więc to w niczym nie przeszkadza. A rodzaj powierzchni jest to materiał hybrydowy. Posiada i cechy podkładki typu speed, czyli dość szybka prędkość przemieszczania się, a jednocześnie zapewnia dobrą kontrolę, dobrą precyzję sensora. Dzięki dużej powierzchni, zobaczcie, ile mamy miejsca, możemy wykonywać naprawdę bardzo ogromne ruchy tutaj. I przy okazji, jak słyszycie, myszka przemieszcza się dość lekko. Zobaczcie. I bardzo dobra jest także przyczepność podkładki. Mamy niebieską gumę od spodu. I dzięki temu ta podkładka trzyma się blatu jak przyklejona. W żaden sposób nie możemy jej przesunąć. To jest jak dla mnie bardzo duży pozytyw, ponieważ wiele podkładek, co z tego, że są fajne, jak jeżdżą nam po całym biurku. 3 mm też dzięki temu zapewnia dość fajne podparcie dla nadgarstka. Po prostu nasza dłoń może sobie odpocząć, nie musi leżeć na twardym blacie czy cienkiej podkładce, jeśli sobie tą myszką sterujemy. No i czas na test praktyczny. Sprawdzimy sobie na myszce optycznej Canon Tyrant. Jest tutaj sensor optyczny Pixart 3305, najniższe DPI 400, bardzo dobra kontrola, 800 jest ok, 1600 dobrze i 3200 też ok, pomimo interpolacji. Sprawdzamy teraz precyzyjność ruchów na podkładce, no jest naprawdę ok, 800. Też dobrze, 1600. No, troszeczkę mniej precyzyjnie, ale da się kontrolować. I rozdzielczość najwyższa myszki. Interpolowana co prawda, ale da się jakoś jeszcze pracować tutaj podkładce. Dobrze. A teraz sensor laserowy, myszka TT Sport by Tromatec Teron Plus. Jest tu sensor laserowy, jeden z najlepszych na rynku, czyli Avago 9800. Zaczynamy od niskiego DPI. No i laser też bardzo ładnie się prowadzi po tej podkładce. Duża precyzja ruchu przy wyższym DPI również. No dobrze, nie ma problemu i z myszkami laserowymi, i z sensorami optycznymi też sobie podkładka świetnie radzi. Powierzchnia jednolita, więc nie ma z tym żadnego problemu. No dobrze, ta podkładka przypadła mi dużo bardziej do gustu niż mniejszy brat G240, która była bardzo cienka. Ta podkładka jest już i duża, i gruba. Posiada też bardzo porządnie wykonaną powierzchnię, która łączy w sobie podkładki typu Speed oraz podkładek typu Control, zapewniając dość dobry ścisk myszki, dość dobrą prędkość przesuwania, jednocześnie pozostawiając nam dobrą kontrolę nad myszką, nad jej sensorem. Oczywiście za jakość przyjdzie nam zapłacić odpowiednią cenę. Ceny dokładnie sprawdźcie sobie w opisie filmu, ale podkładka poradziła sobie bez problemu i z myszkami laserowymi,
i z myszkami z sensorem optycznym, dlatego do obu rodzajów myszek mogę ją polecić, jeśli szukacie dużej, dobrze wykonanej podkładki. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Pozdrawiam Was, cześć!